cały kwiecień to była jakby Polska bez Unii Europejskiej. Mamy 1 maja, fantastyczna pogoda, piknik europejski i świętujemy właśnie także rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. To był długi czas, to było wiele zmian w Polsce, rozwój infrastruktury, rozwój regionalny. Dla mnie to jest jakby całe moje dorosłe życie, więc ja trochę jestem beneficjentem też tego przystąpienia Polski do Unii, bo i studiowałem w Finlandii dzięki Unii Europejskiej i teraz mogę jako europoseł walczyć o większe pieniądze dla województwa śląskiego, więc dla mnie to jest absolutnie powód do świętowania i rozmawiam z ludźmi, oni się pytają bardzo często o transformację energetyczną, o to właśnie jak powinna wyglądać Unia Europejska w przyszłości, więc cieszę się, że taka impreza się odbywa. W naszym kraju już zostało bardzo dużo rzeczy zrobionych z Unii, nawet tabliczki o tym świadczą, które są przy każdym takim, no jak to powiedzieć, obiekcie, czy jakimś tam szpitalu, czy w ogóle jakiś, no nie wiem, co jeszcze mi do głowy teraz by przyszło. Mamy wpływ na całą politykę europejską. Tutaj nasi przedstawiciele powinni działać w tym kierunku, żebyśmy również wkładali, ale również korzystali z tej Unii. Tniemy obcęgami wszystkie kafelki ręcznie. To są kafeleczki pozyskiwane, no w zasadzie to jest recykling, więc myślę bardzo szczytny cel, wykorzystanie któryś raz materiałów. Osoby, które wzięły udział w naszych warsztatach, dostają kształt, serce, kwiat, no pozytywne elementy i układają z wybranych przez siebie kafelek. Dzisiaj mamy właściwie dwa święta, bo z jednej strony świętujemy święto pracy, ale z drugiej strony świętujemy 19. rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Ja myślę, że wszyscy wiemy, ile zawdzięczamy Unii Europejskiej. Zresztą patrząc na Katowice, na Polskę, na różne miasta w Polsce, widzimy, jak bardzo się Polska zmieniła. I to z ogromnej części dzięki właśnie pieniądzom Unii Europejskiej, dzięki know-how, które Unia Europejska do nas przyniosła. I myślę, że to warto docenić. Dlatego też dzisiaj ja to traktuję jako takie święto radości, takiego szczęścia, zabawy, uśmiechu. Dzisiaj oczywiście nasz słynny fundacyjny kocioł przyjechał z nami, więc będzie 300 litrów pysznej, wielowarzywnej zupy z pomidorkami. Dodatkowo robiliśmy warsztat Zero Waste, taki edukacyjno-kulinarny. Wyszła nam pyszna taka potrawka wielowarzywna z kurczakiem i mamy również pierogi ukraińskie.